Sobotnia akcja suwalskiej drogówki przyniosła efekty w postaci 114 ujawnionych wykroczeń, aż 92 z nich to przekroczenia dozwolonej prędkości. Ale nie tylko radary poszły w ruch. Policjanci sprawdzili również 211 kierowców pod kątem trzeźwości. Tutaj wynik wyszedł wręcz wzorcowy. Żaden z kontrolowanych kierowców nie był pod wpływem alkoholu. Stan taki jednak nie trwał długo. Już w niedzielny poranek w ręce mundurowych z Raczek trafił kierowca Opla. 51-letni kierowca, choć była dopiero 9 rano, miał w wydychanym powietrzu 2,2 promila alkoholu. Po sprawdzeniu kierowcy w policyjnych systemach na jaw wyszła kolejna niespodzianka. Okazało się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Teraz o losie kierowcy będzie decydował sąd. Mężczyźnie grożą nawet 2 lata pozbawienia wolności. Z podobnymi konsekwencjami będzie musiał również liczyć się kierowca osobowego Opla, który po obywatelskim zatrzymaniu trafił w ręce suwalskich policjantów w piątkowe popołudnie. Do zatrzymania doszło na ulicy Kolejowej. Trudno powiedzieć, czy zatrzymany 45-latek miał jakąkolwiek świadomość tego, co czynił, ponieważ badanie stanu trzeźwości przyniosło szokujący wynik. Mężczyzna miał niemal 3,5 promila alkoholu w organizmie i jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem.